Witam wszystkich serdecznie w naszej kawie ze wróżką i z kotem, jak widzę. Kot leci na balkon. Tam jakieś ptaszki ćwierkają. Także słuchajcie, energetyka tygodnia, ogłoszenia tygodnia, urodziny tygodnia. I zaczynamy. Ja sobie tutaj wygodniej usiądę. Trochę ten statyw może przesadziłam. Czekajcie, o, żebym ja Was ustawiła jakoś sensownie. I w miarę normalnie jest oki, myślę. Witam wszystkich, którzy dołączyli. I słuchajcie, zaczniemy od energetyki tygodnia. Ja dzisiaj wzięłam dwie pary kart, dwie talie kart. Jednego tarota, a drugą nasze rymowanki znane z pogotowia run i żywiołów. I zobaczymy, jak się będzie energetyka tygodnia układać. Myślę, że fajnie wiedzieć, jak energie w dany dzień działają, bo wtedy można iść w prawo albo w lewo, dobrze i słusznie wybrać. Także tak. Patrzę, że mnie tu słońce, wszystko, no ale nic, to dobra. Damy jakoś radę. Na statywie stoicie trochę mi wysoko. Żadnego filtra dzisiaj nie włożyłam. Nie mam filtra, bo jestem sama sfiltrowana po prostu. Się umalowałam, se mam. Jest taki niewyraźny obraz. Jest niewyraźny obraz. Mam szmateczkę gdzieś. Nie mam szmateczki, nie będę Was wycierać czymś tam. Czekajcie, przepraszam. Przepraszam. Obraz może być niewyraźny, bo zbiera światło. No to niech zbiera światło. Dobrze, po oczach. Dobra, mamy dzisiaj poniedziałek. Jaka karta będzie nam na poniedziałek towarzyszyła? Już patrzymy. Mamy dzisiaj rycerza buław. Po prostu o tym pomyślałam, bo jak wzięłam talię, był na spodzie i mówię, kurczę, taki rycerz buław piękny by się przydał. Dlatego, że on wnosi mnóstwo dobrej, pozytywnej energii, mnóstwo ruchu. A jak już mamy ruch, to możemy naprawdę działać do przodu. Wszystkie rzeczy będą wydziałane, wszelkie możliwości wykorzystane. Rycerz buław, rycerz żywioł ognia, buławy. Żywioł ognia, czyli ogień w ogniu, a jak mamy ogień w ogniu, to oznacza, że nam się spod kopyt skry będą sypać. Także dzisiaj energia do działania ogromna i wielka. I zobaczymy, jak w rymowankach jeszcze podpowiedź będzie wyglądała. Witam Grzegorza, witam wszystkich, którzy dołączają. Lolkę, Grażan, witam, witam. Pamiętajcie, żeby urodziny dawać, bo Dorota tutaj siedzi. I się maluje. I się maluje właśnie, ale spisuje, żeby nie było. Jakby były urodziny. Jak pożarna sekretara, trzeba się wymalować. Słuchajcie, piękny dzień będzie. Zawsze dobrą jestem kartą, tylko z treflą mało wartą, ale jako, że kładziemy jedną kartę, trefli nie będzie, więc mamy zawsze dobrą kartę i super to wygląda. Super energia. No dzisiaj naprawdę rozpromienienie energetyczne. Zajmą rodzinie. To pamiętam, także zaraz będą przesłanka. Okej, dobra. We wtorek. Trzeba uważać na finanse, inwestycje i zakupy. Ja bym powiedziała, że jeżeli macie kupić cokolwiek, od ciucha po cokolwiek przy piątce monet, to zwróćcie uwagę na to, że mogą to być nieudane zakupy, nieudane rozmiary. Tutaj unikałabym inwestowania finansów w jakikolwiek sposób, także w ten sposób. Natomiast również przy sobie torebka, nie gotówka, karta, sprawdzanie, żeby nie było strat finansowych po prostu. A nasze karty, strzeż się mnie, bo lubię plotki. U mnie tylko uśmiech słodki. Czyli może się niestety przydarzyć i przytrafić, że osoby będą Was, nas obgadywać. Nie obgadujmy ludzi, bo to się energetyka nas też tyczy. Także tak trzeba na spokojnie. Tak, żeby inni też nie obgadywali. Dobra. I środa. W środę. Jeszcze takie piękne rzeczy tworzą, zobaczymy. Szóstka buław. Wracamy do dobrej energii, zwycięstwa, możliwości, działań dla siebie, ale również dla społeczności, docenienia naszych działań przez innych. Uwieńczenie wcześniejszych dzieł, na które pracowaliśmy, karta zwycięstw
i możliwości. Czyli środa takim dobrym dniem będzie. I popsuje nam się trochę humor przez wiadomości, które mogą przyjść, oraz znowu pilnujmy swoich torebek. Słuchajcie, rychło na Cię troski spadną, bo złodzieje Cię okradną. Pilnujmy torebek, ale złodzieje to również osoby, które podpiszą z nami krzywą umowę. I mimo, że środa jest pełna zwycięstw i możliwości i jest dniem Merkurego, czyli wydawałoby się, że dla umów dobrym, uważajmy, tym bardziej, że to akurat jest, no tutaj nam księżyca maleje, więc gdzieś tam nie obcinajmy włosów, nie cudaczmy z umowami. My mamy nów w środę chyba, tak? Chyba tak, bo 17 jest w środę, tak? 14, 15, 16, 17, czwartek, czyli mamy ten dzień okołonowiowy, który akurat na takie umowy, jakieś długie zobowiązania nie jest zbyt korzystne. No i czwartek, czyli ten najważniejszy nów w roku, bo nów wrześniowy, przełomowy dla lat numerologicznych również. Zobaczymy. Energia Wisielca, tak jak księżyc się zatrzymuje w cudzysłowie, czyli znika nam z nieba, to znaczy nie znika, tylko znika nam z widoczności. Tak samo karta Wisielca. W ogóle na nów kiedyś mówiono wiedźmowe wakacje, wakacje czarownic. Jest szkoła, że w nów się nie czyni. No oprócz oczywiście esbatu, który ma oczyścić na nową podróż księżyca, zdobywanie nowych energetycznych możliwości. Tak samo Wisielec pokazuje odpocznij. Odpocznij, nie działaj, nic złego się nie przytrafia, ale postaraj się złapać oddech. Dlatego, że mogą przy nadmiernym wysiłku nastąpić po prostu problemy. A z dołożenia kart zawsze bardzo się spieszę, bo roznoszę depesze, czyli mamy dostać jakąś dobrą wiadomość od życia. Generalnie. Dobrze, czyli czwartek jest po to, żeby wyczyścić, zatrzymać się, wynowiować, wyporządkować. To po to na pewno, to i tak wystarczy wysiłku na to, żeby nie działać na zaś, tylko oczyścić to, co było. Dobrze, zaraz zobaczymy. Piątek mamy dwójkę pucharów. Zaczyna nam się już lepsza współpraca ze Wszechświatem. Zaczynają nam się możliwości działania partnerskiego dla osób samotnych. Energie wskazują, że można spróbować dać się znaleźć swojej miłości, ale wszelkiego rodzaju współpracy to jest też taka i miłość, i rzetelność, i taki chill out. No w piątek faktycznie jako dzień Wenus bardzo ładnie się te miłosne rzeczy pokazały, także działamy. I znam dobrze skryte myśli Twoje. Marzysz, by wreszcie być we dwoje. Dokładnie taka sama energia pokazała nam się we wpiątkowych aspektach. Miłosna, partnerska, jeżeli jakieś trudne rozmowy emocjonalne z miłością, rodziną, znajomymi, to najlepszym na to dniem w tygodniu będzie piątek, piąteczek, piątunia. No i zobaczymy, jak w sobotę będą nam się rozkładać energię, karta Słońca, powinno być ciepło, pogodnie, rzetelnie. I to nie tylko chodzi o brak chmur na naszym niebie, ale również o sprawy emocjonalno-życiowe. Sobota dobra dla budowania własnej ochrony, sobota dobra dla budowania własnej pozycji społecznej i międzyludzkiej. Ciepła, rzetelna i pozytywna. A karty dopowiadają wróże bolesne zerwanie albo też rychłe rozstanie, co jest ostrzeżeniem przed tym, żeby w sobotę w tych miłych, pięknych aspektach słonecznych nie narobić sobie spalonych mostów i problemów, nie czepiać się szczegółów, dlatego że mimo, że energie sprzyjają przy karcie Słońca właśnie takim chilloutom emocjonalnym, to jeżeli będziemy czepliwi, niestety spalone mosty mogą być za nami. No i
No i patrzymy. Niedzielkę, niedzielkę, niedziela. Król monet. Rzetelnie z kopyta. Można na grzyby, ryby, lwyby. Można tutaj właśnie w byku, czyli w takim mocnym, pozytywnym uziemieniu, działaniu. Ja rozumiem, że w niedzielę połowa z nas nie pracuje, ale pomysły na zawodowe rzeczy mogą być. I te pomysły będą potem rzetelnie realizowane. Obdarzę Cię zaszczytami, stanowiskiem, orderami. Też król monet, król dzwonek, dokładnie król monet w kartach się pokazał. I myślę, że tutaj przy takim uziemieniu wszelkie rytuały na bogactwo, dobrobyt, tuż na księżyca zaczyna przybywać. W niedzielę będą super. Nie tylko, że niedziela, gdzie złota świeca dodaje bardzo dużo energii. To jeszcze dwa króle, król dzwonek, król monet, czyli jakby jedna energia uziemienia. Tutaj wszystkie terapie ziołowe, wszystkie terapie z kamieniami. Wszystko w takich mocnych, pozytywnych energiach. Powiedziałabym, że jedynym problematycznym dniem jest wtorek, kiedy trzeba uważać. Środa na złodziejstwo, a w sobotę na to, żeby nie tak wyeksponować uczucia, że ktoś nie zrozumie i po prostu nie chce z nami potem rozmawiać. Żeby tutaj był święty spokój. Także energetyka tygodnia wygląda w tenże sposób. Słuchajcie, my sobie będziemy zaraz zapalać nasze świece tygodniówki, ale najpierw przesłanka urodzinowe. Kto ma urodziny od dzisiaj do niedzieli w następnym tygodniu, szeroko proszony o zapowiedzenie się. Dorota będzie spisywała i będziemy działać. Natomiast jeżeli chce ktoś postawić na kogoś zasady, na dzieci do 18 roku życia w zasadzie nie stawiam kart. Chyba, że jest jakiś problem do rozwiązania, ale żadnych przesłań, żadnych takich rzeczy. I jeżeli pytacie o kogoś, to za pozwoleniem, żeby nie było potem problemów. Żeby nie było później. Dobra. Zoi urodzinowo to pierwsza osoba. I już patrzymy, jak działać w głowie, żeby był rok dobry. Trójka mieczy w radzie zawsze oznacza zabłyśni umysłem i intelektem, bo to jest przy głowie, ale również, ja zawsze to powtarzam, jest to karta reklamuj siebie i swoje działania. Z tego względu, że jeżeli nawet posiadasz umiejętności, a nikt o tym nie wie, to nikt nie będzie wiedział i nikt nie będzie korzystał. W sercu jak działać, żeby było dobrze? Umocnij swoje poczucie własnej wartości we wszelakich kontaktach międzyludzkich. Nie musisz walczyć, dlatego że walka jest już za tobą. Teraz może nieco poraniona, tutaj pokazuje pan z bandażem na głowie, ale stoisz mocno na nogach, więc po prostu dalej umacniaj poczucie emocji, wartości, przyjaźni w kontaktach międzyludzkich. A jak działać w fizyczności? Fizyczności wisielec. To jest karta zbierania energii na totalnie duży ruch, ale skacze ci obraz. Na totalnie duży ruch. To jest karta, co ma wisieć, nie utonie. To jest karta, która pokazuje, że trzeba skumulować energię po to, żeby ją mocno wyeksponować potem. Dlatego też wyszła trójka mieczy. Jeżeli masz gdzieś eksponować, to eksponuj swoje wartości. Patrzę, że Petersunia ma jeszcze urodziny. Dobra. 19, to który to jest? Nie pamiętam. W sobotę. Petersen, przyjeżdżaj na wino. Na wino. Dobra. Petersunia. Przestań międlić w głowie wszystkie możliwe negatywne rzeczy, które się wokół ciebie wydarzają. A czy już są tak przemielone, że w zasadzie nowych pomysłów to nie będzie, a tkwienie w dziewiątce mieczy raczej energetycznie nie pomaga. Zacznij się więcej radować. Działanie z pozytywnymi emocjami, nawet wobec niepozytywnych rzeczy, przyniesie efekty, bo i kotka na śmierć można zagłaskać, a niektóre kotki powinny być zagłaskane. Ekspansja emocjonalna tutaj. Ekspansja emocjonalna.
Działanie przy kole fortuny. Próbuj różnych rzeczy. Czasem w prawo, czasem w lewo, tak żeby przeciwnik był zmylony. Zmylić przeciwnika jest bardzo łatwo, jeżeli człowiek jest wariatem i nie wiadomo, z której strony zacznie działać. Także tak, także tak. Kogo tam jeszcze mamy? Jeszcze jedna, Ewa, 19. Ewa też 19, tak dobrze. I jeszcze miałam, że jakaś koleżanka gdzieś mi niknęło. Jeszcze jakaś koleżanka. Jakaś dziewczyna pisała, a że miała. Nie, nie można prosić o przesłanie. Jest wyraźna zasada. Karta spadła. Może dla ciebie, król monet. Przez przypadek jedno przesłanie, bo jest, znaczy jest wyraźna zasada od poniedziałku do niedzieli, w dniu robienia kawki, ale skoro wypadła karta, a do ciebie rozmawiałam, kochana, król monet. Działaj tak, jakbyś mogła ogarnąć wszystko, działaj dla siebie, pod siebie i w każdym aspekcie najpierw pomyśl, co jest dla ciebie dobre, a potem co dla innych. To cię bardzo uziemi i wzmocni finansowo. Karta wypadła dla ciebie, niech ma. Niech ma. Dobra. I patrzymy, Ewa, tak? W sprawach umysłu czas wprowadzić równowagę, bo tylko i azalisz równowaga może spowodować dobre wydarzenia. Nawet jeżeli się wali i pali, przeczekaj, bo się okaże, że nie takie zgliszcza straszne, jak je malują. I w sercu umiarkowanie. Bardzo dobrze w swojej energetyce wprowadzić zasadę, że nie panikujemy przy rzeczach, które się wydarzają, dlatego że połowa z tego nie przyniesie złych konsekwencji, połowa z tej połowy w ogóle nie będzie miała miejsca, a z 1/4 to sobie stanowczo poradzimy. Ułamki pierwiastki normalnie, ułamki pierwiastki energetyczne. A w działaniu rydwan. Tak jak masz być spokojna w głowie i w sercu, tak w działaniu masz lecieć z kopyta, na siwy dym i Niemcy na motorach, dlatego że twoje przyspieszenie zależy od tego, jak poprowadzisz swoje życie. A przyspieszyć można siedzieć niecza. Siedzieć niecza. O, dokładnie tak. Kogo tam jeszcze ma? Dla przyjaciółki. Dla przyjaciółki Edyty. Za jej zgodą. No właśnie. Coś mi się mignęło, ale już patrzymy. Także jak ktoś ma jeszcze urodziny od dzisiejszego poniedziałku do następnej niedzieli, zapraszam bardzo serdecznie. Jedyną rzeczą, gdzie pomijam te terminy, to jest jak nie zrobię kawy i ja się wracam o tydzień, bo z mojej winy mnie nie było, także wiecie jak to jest. Czasem się tak zdarza. Zaraz zobaczymy. Jak ma działać we w głowie? Te wszystkie kreatywne pomysły, które przez lata się nazbierały, warto by w tym roku urodzinowym wprowadzić w życie. Z tego względu, że wszystko w tym momencie zależy od młotka, czyli czyste działanie, czysta energia działania. W sprawach sercowych wyjść z lęków i depresji, że się nie uda, nie będzie, nie da rady i że będzie niefajnie i że będzie źle i że będzie niedobrze, bo tkwienie w lękach ogranicza działania. Klara mówi, że nie wiedziała. Pewnie, że tak. Nie ma sprawy, ale sama karta dla ciebie wypadła. Także tu z kartami to ja dyskutować nie będę. Ja mogę dyskutować ze wszystkim z kartami. W działaniu koleżanka powinna postawić na życzliwe otoczenie, dobrą zabawę, ale w takiej zdrowej formie. Czasem na przykład trójka pucharów pokazuje jakiś przesyt. Nie o to chodzi. Chodzi o wyluzowanie pośladów, żeby troszeczkę dobrej energii nałapać w dobrym, doborowym towarzystwie, postawić na swoje miejsce w przestrzeni, swój dom, swój kawałek podłogi, do którego nikt nie ma wtrętu i dostępu. O, dokładnie tak. Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś urodziny? Nie. Nie, nie mamy. Dzisiaj mieliśmy tak niewiele urodzin. Słuchajcie, rok numerologiczny nam się zbliża nowy, to też jest fajne. Ja oczywiście Was zapraszam bardzo mocno do mojego filmu o latach numerologicznych, gdzie wyjaśniam, jak kolejne cyfry, zaraz koty będą się żreć, jak kolejne cyfry mogą wpłynąć i mogą przeżyć właśnie ten rok osobisty, więc to myślę bardzo pożyteczny film.
Także zostawcie tam jakiś zawsze komentarz, łapkę na tej zasadzie. A cały czas zapraszam na NUF. NUF ma miejsce w czwartek, tak? NUF jest czwartkowy. Na kanale o 21 będzie działany. I bardzo serdecznie zapraszam z tego względu, że jest to NUF przełomowy. My ciągle, przygotowując się, słuchajcie, energetycznie do tego NOWiU, robimy na kanale 15-dniowy rytuał wrześniowy, czyli odczyszczamy po kolei pewne rzeczy negatywne, które nam się przyplątały przez ten rok. Potem w październiku będziemy już przyciągać pozytywne rzeczy, więc to będzie bardzo fajne. W październiku będę musiała zrobić taką zbitkę i zgromadzenie, żeby troszkę przed grudniem i vlogmasem... A nie, bo mamy jeszcze listopad, to zdążę. Jeszcze mi miesiąc zginął. Nie, to spokojnie, to nawet będzie spokojnie rozłożone na miesiąc, nawet trochę więcej. To będziemy znowu przyciągać dobre rzeczy, jako że jesteśmy już w nowym roku i w nowych energiach. To pamiętajcie, żeby brać udział w tych rytuałach. Natomiast w grudniu to już w ogóle jedziemy z koksem, dlatego że jest codziennie osobny rytuał na kolejne rzeczy. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda, na kanale ostatni vlogmas zobaczyć z 2019 roku, gdzie codziennie mamy rytuał. Codziennie Wam wrzucam rozpiskę, którą muszę gdzieś znaleźć na starym komputerze i sobie przesłać, bo po prostu nie będę jej miała. I naprawdę jedziemy z tym koksem rewelacyjnie. Chociaż nie, rozpiskę mam na vlogu również. Także będzie tekst. Słuchajcie, zapalamy naszą wzmacniającą. Ja sobie w tym miesiącu mabonowo-wrześniowym pracuję na fioletowych świecach. Zapalamy naszą świecę, która ma nam rozjaśnić ten tydzień, dodać nam energii. I wzywamy w ten płomień cztery nasze ukochane żywioły, siły ognia, wody, powietrza i ziemi, byśmy byli bezpieczni i byśmy byli chronieni. Zapalcie swoje świece, by podłączyć się do mojego płomienia. Jeżeli nie macie jak zapalić świec, zróbcie to mentalnie, dlatego że największą magię mamy zawsze w głowie i w intencjach. Jeżeli są to intencje mocne, ta magia od razu się dzieje. Po to, by prostowały dobre energie nasze ścieżki, dodawały nam siły, mocy, potęgi i wiary, po to, byśmy byli dobrze prowadzeni, po to, by nam się dobrze działo w całym nadchodzącym tygodniu. I co bym nie wylosowała, jakie runy ochronne, których można się wystraszyć, to Wam powiem, że odkąd w poniedziałki zapalamy te świece, to tak naprawdę zawsze się spada. Ja nie mówię, że życie nie niesie ze sobą wyzwań, ale niech to będą wyzwania i niech zawsze będzie tak, że będziemy spadać na cztery łapy. A teraz kto jest na audycji, wysyła ogienek w komentarzu, podłączając się pod naszą energię. Także niech ten ogień będzie symbolem naszego spokoju, szczęścia, ruchu, dobrobytu i bogactwa na nadchodzący tydzień. I tutaj dzieje się prawdziwa magia z tego względu, że mamy intencje, mamy krąg, mamy energię, mamy wiarę, nie konkretyzujemy bardzo mocno naszego życzenia, także dajemy wszechświatu działać, a jednocześnie określamy czas działania, czyli od kawy do kawy. Kawa z wróżką, wróżka bez kawy. Kawa z wróżką, a wróżka bez kawy. Po prostu wstała, umalowała się i zasiadła. Słuchajcie, z ogłoszeń parafialnych nie będzie dzisiaj dużo, dlatego że też nie będzie się działo jakoś wielce. Oprócz tego, że ciągle będę przypominała z uporem maniaka, tak jak generalnie wrzucam dwa ogłoszenia na esbat, że tak powiem, to teraz będę z uporem maniaka przypominała o NOWiU wrześniowym, bo jest to NOW przełomowy, czyli wchodzimy w nowy rok numerologiczny i dobrze jest w tym NOWiU zrobić po prostu wyczyszczenie wszystkiego. NOW jest na oczyszczenie, więc będę tutaj reklamowała. Koszt udziału w naszym kręgu to jest 22 zł. Wpłacacie na konto, które jest pod filmami. To jest dla Pentagram, czyli dla firmy, posiadaczem której jestem dumnym. I wysyłacie na rytualezotarot@gmail.com swoje imię i rok urodzenia. To wystarczy do wywołania Was do kręgu i działać będziemy, jeśli wszystko technicznie zadziała, a że zazwyczaj działa, może trochę przerywa, ale... Przypomnij, że na rytuał jest PayPal, pytanie, film. A, jest... Dużo osób się myli. Właśnie, jest PayPal na rytuał, pytanie, film. To nie jest...
To nie jest sklepowe, jak gdyby, bo potem Dorota ma kłopoty z odnalezieniem na przykład sklepowych opłat, więc to trzeba A czasami do rozdzielić. ciebie zupełnie wysyłają na rytuał ezotarot, a takiego konta na Nie PayPalu? ma, nie ma takiego konta na PayPalu. Pytanie film, to jest jedyne konto PayPalowe słuszne do moich działań magicznych i odpowiedzi na pytania. Natomiast jedyne słuszne na sklepowe jest na sklepie. Także tutaj są dwie rzeczy. Fajnie, wysyłacie ogienki, super. Cieszy mnie to bardzo. Ekstra. A, zostały jeszcze na sklepie trzy ostatnie prognozy numerologiczne, które można zakupić na nadchodzący rok numerologiczny. Więcej w tym roku nie będzie. Więcej w tym roku nie będzie. Ja myślę, że z tymi prognozami w tym tygodniu ewentualnie powinnam się wyrobić, mimo szkoły i różnych takich rzeczy. Natomiast, no wiecie, no nawet gdybym się wyrobiła w następnym tygodniu, to i tak jest dopiero pierwszy tydzień roku numerologicznego, więc nic nie stracicie. To jest taki duży układ kart, który pokazuje wszelkie sfery, jak będą funkcjonować w danym roku. Dostajecie link do filmu swojego własnego. Jest nagrywany na YouTube, macie link, można do niego wracać. No, Urszula pyta, gdzie szukać taki ładny ogienek, jak wysyłacie. Wiecie, że ja nie wiem też, gdzie oni ogienki No wysyłają. przecież w emotkach na W pewno. emotkach, w tej buźce chyba, nie? W takim, w buźce. Trzeba szukać w buźce. Zobaczcie, jaka ładna pogoda jest, nie? Musiałam pozasłaniać trochę żaluzję, bo tutaj mi po oczach dawało. Miałam taki promień światła. Mam po prostu świetlną aureolą. To dokładnie tak. Iwesta się pyta, kiedy kurs tarotowy. Wiecie co? Jestem faktycznie w trakcie prób pakowania i cudaczenia. Nie wiem, jak ja z tym kurs. Komputerowo jest kiepskawo. Myślę, że jeżeli się dogadamy z Grzegorzem, bo on chciał zrobić runy wiedźm, to fajnie by było, żeby to było jakoś zrobione w październiku, a ja może w listopadzie, jako że będzie to ciut wolniejszy miesiąc. Mogłabym zrobić kurs tarotowy, ale troszeczkę może na innej, nie wiem czy od początku, może zrobię ankietę, także tak, ale to musimy się obgadać, Bo ty chciałaś dlatego jeszcze takie dla zaawansowanych ja jakieś chciałam układy właśnie dla robić, nie? zaawansowanych, to nawet taki bym powiedziała, bardziej 10 osób przerzeźbimy układy, jak ja to widzę, jak łączyć te karty, bo to jest najgorszy problem. Coś takiego bym widziała w ramach warsztatowych, to tak. No te warsztaty to mogę akurat zrobić tutaj, bo nie musi być mnie widać, tylko karty, więc to z tym nie ma problemu. Natomiast tak jak mówię, wiecie, to też nie jest tak, że jestem w stanie zrobić remont tam gabinetu w ciągu 5 minut, bo to trzeba pozbierać wszystko, poukładać, powyrzucać, w pudła popakować, wynieść. Ja w międzyczasie pracuję tu, czego nie widać, bo widać parę rzeczy, które robię, ale tak naprawdę pracy jest multum. I robię z doskoku, więc wszystko jest w takim na razie dziwnym zawieszeniu. Jeszcze myślę, że październikowo Grzegorza Runy Wiedźm to by dało radę zupełnie swobodnie zrobić. I myślę, Grzegorzu, jesteś, robisz ten kurs, co ty na to? To by było fajne. Natomiast potem ja sobie bym tarotowy mogła tutaj wyrzeźbić. Także z drugiej strony bardzo ładnie wygląda teraz przestrzeń kursowa, bo jest pusto. Akurat tam. Jeszcze szafy mam niezrobione i różne takie, wiecie, jak to przy tych pudłach i przeprowadzkach. To jest po prostu dramat, żeby mieć chwilę, żeby to ogarnąć. A teraz się okazało, że jak była sobota, żeby coś ogarnąć, to znowu ogródek zarósł do kolan. Krety wychodziły, pająki wychodziły, świerszcze miały gdzie żyć. W ogóle było cudownie, ale no wiadomo, wrzesień. Jestem, robię oczywiście. Czyli musimy ustalić datę, Grzegorzu, po prostu, żeby dać ludziom czas na co? Na przygotowanie, wpłacenie i takie tam różne rzeczy. Dobra. Czyli runy wiedźm będą na październik, nieoficjalnie zapowiadam. Myślę, że w połowie października, nie? W połowie, przed wyjazdem wszystkimi świętymi. O, to Być. będzie. Ja nie muszę przecież być. O, oj tam, zawsze, zawsze, zawsze lepiej. Dzisiaj produktem tygodnia zostaje dekret magiczny. Słuchajcie. Tygodnie. Mówię Produkt tygodnia. Dekret dżingiel. ma produkt tygodnia. Dżingiel. Zrób jeszcze raz dżingiel, proszę. Nie, sorry. Proszę. Tygodnie. Mamy dżingiel. Dżingiel stoi, Loki robi lokówką. Tak jest. Bo już urodziny minęły, mogę odejść. Pcha. I na czym to polega? U mnie na kanale macie kilka dekretów ogólnych.
i tłumaczenie, co z tym zrobić. Otóż dekret magiczny polega na tym, że przez minimum 21 dni, powtarzając słowa dekretu magicznego, zmieniamy swoją strukturę energetyczną na spełnienie życzenia. Działa to w ten sposób, jak eksperyment z wodą i z ryżem doktora Paihiwo. Nie wiem, ja nie pamiętam, jakiś Japończyk, Chińczyk, tak? Doktor Paihiwo. Oczywiście Akademia Pana Kleksa, przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska. Muszę się tłumaczyć, bo potem będzie, że bzdura opowiadam. W każdym razie chodzi o to, że on postawił tą szklankę z wodą, tutaj szeptał miłość, miłość, nawet jakąś kartkę napisał love, tutaj szeptał nienawiść, nienawiść i kartkę napisał nienawiść. Ta woda się ustrukturyzowała w piękne kryształy, ta woda niekoniecznie. Była mętna i brzydka. I na tej samej zasadzie działa dekret magiczny, czyli on strukturyzuje naszą energetykę. Trzeba go powtarzać minimum przez 21 dni codziennie, żeby zmienić magicznie to, co nas otacza. Te dekrety magiczne przeważnie składają się z wezwania, kim jestem. Jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. I to już po prostu jest afirmacja najlepsza ever. Potem składają się z odcinania tego, co negatywne, i z przyciągania tego, co chcemy. Na kanale macie ogólny dekret, natomiast wy zamawiacie dekret na poszczególne rzeczy. Zamawiacie sobie na swoje bogactwo, swój dobrobyt, swoją miłość, przyciągnięcie tego, przyciągnięcie konkretnego stanowiska pracy, ochronę domu, ochronę psa, ochronę samochodu. Dekretów miałam multum na różne tematy. Z dekretem jest tak, że oczywiście ja go Wam wyślę, tylko nie powiem, że zrobię go w 3 dni, bo muszę mieć taki spływ channelingowy, żeby go dobrze napisać, żeby miał sens i żeby energetycznie działało, bo praca nad dekretem zaczyna się w momencie, kiedy ja już zaczynam nad nim pracować. Także tak, tu mi Masaru Emoto, pamięć wody, czyli nie Paihiwo, nie Paihiwo, ale doktor Masaru Emoto. No, Paihiwo zapamiętałam. Dobra, Akademia Pana Kleksa. Małgorzata mówi, ryż mu się popsuł, ten hejtowany. Z ryżem też było, z wodą też było, także super. I w każdym razie tak to działa, czyli my się strukturyzujemy w piękne kryształy przy dekrecie. I dzisiejszym tygodniowym produktem jest właśnie dekret magiczny, który możecie zamawiać. Dostaniecie go w ciągu jakiegoś czasu. Proszę mnie nie pospieszać, od razu mówię. Dlatego, że ja jestem bardzo obowiązkowa, zawsze się wywiązuję, przynajmniej się bardzo staram, bo czasem, nie wiem, jak mi rączkę upindoliło, nóżkę, nie wiem, no to wiadomo, albo bym zginęła. Ale przeważnie staram się wywiązywać ze wszystkich z zależności, żeby sobie nie zostawiać ani karmy, ani złego słowa. I fajnie by było właśnie, żeby mnie nie pospieszać, bo to musi być odpowiedni czas, ale jak dostaniecie dekret, możecie zacząć z nim pracę przez 21 dni minimum. Przy czym świeca, świeca dekretowa, duża świeca, zapalacie w pierwszym dniu, mówicie dekret, gasicie. Zapalacie w drugim dniu tą samą świecę, mówicie dekret, gasicie. Do 21 dni, albo chcecie 30, albo chcecie 60, tu już się strukturyzujecie, ale minimum 21 dni. I na sam koniec tą świecę wypalacie do końca, po prostu. Także tak, zachęcam do zakupów, siedzę, piszę, bazgrzę, dekrety działają. Kolejne ogłoszenie Wiedźmy Ofialne jest takie, że nie ma mnie od piątku do poniedziałku, znaczy jeszcze w piątek chyba będę, w sensie programowym, aczkolwiek nie będę w sobotę, niedzielę, poniedziałek, tylko nie przejmujcie się, będę starała się nasze działania magiczne typu sobota i typu poniedziałek tego wielkiego 15-dniowego rytuału wrześniowego przeprowadzić nawet w polowych warunkach z telefonu. Zasięg jest, także powinno być dobrze. Kolejna sprawa to rytuał Mabon. We wtorek 22, w tym roku Mabon przypada 22, co mnie cieszy, bo akurat mnie nie będzie w poniedziałek, a to będzie wtorek, będziemy robić. Potrzebujemy ziaren. Zakupcie różne ziarna. Dlatego, że zrobimy sobie słoik bogactwa, zrobimy sobie makatkę z trójksiężyca z ziaren, także tutaj warto będzie mieć te ziarna. Zakupcie sobie cebulę, czosnek, zbierzcie złote monety, w sensie groszówek, dwugroszówek, pięciogroszówek, czy tam pensów, srensów,
ale żeby były miedziane, złote, tak? No to jakie złoto, takie monety, ale żeby tak było. Sól, cukier. Sól, cukier, ja tu mam na ogłoszeniach na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny i to chyba będzie tyle. Kartka papieru, klej, dlatego, że będziemy sobie te ziarna również przykleić. Zrobimy słoik dobrobytu, zrobimy na ołtarz mabonowy, to jest też na dobrobyt właśnie ten trójksiężyc z ziaren, który wygląda rewelacyjnie. Ja próbuję znaleźć, słuchajcie, ogłoszenie mabon. A, pisak, słoik i żołędzie, bo będziemy tworzyć mabonowe ludki i słoik bogactwa. Także te ziarna różne. Oczywiście, że można z jednych ziaren wysypać również trójksiężyc, ale myślę, że trójksiężyc czyniliśmy 3 albo 4 lata temu, więc warto go już odświeżyć w tymżeż roku. Także będziemy takie robić i działania będą we wtorek o godzinie 21, czyli posiedzimy sobie trochę nad magicznymi działaniami. Mrówka mówi, czyli kawki w przyszły poniedziałek nie będzie. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Dajcie urlop i mieć. A ten urlop no 3 dni, ale zobaczymy. Na pewno ja przerwać jakby rytuału wrześniowego, znaczy nie chcę, bo mogę to mogę, tak? Mogę to mogę, poprosiłabym energię, przesuńmy, nie ma problemu, ale nie chcę. Chcę, żeby to miało tak, jak jesteśmy przygotowani, sobota, poniedziałek, potem, żeby to było działanie i mam nadzieję, że stream pociągnie po prostu. O tyle kawka, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest tak. Kolejna rzecz. Dorota zbiera rzeczy na kalendarz adwentowy. Jak pamiętacie, w tamtym roku było tak, że przed działaniami rytualnymi ja otwierałam zawsze kalendarz adwentowy z drobiazgami dla Was. W tym roku nie będę robiła tego przed rytuałami, tylko postanowiłam robić to na Instagramie generalnie, żeby też rozruszać to medium. Na czym to polega? Wysyłacie do Doroty drobiazgi zrobione ręcznie, nie wiem, lizak, długopis, pierdoła. Różne rzeczy. Różne kolczyki były. Kolczyki były. Frywolitki, strytki, cokolwiek kto pierdółki, co robi. Pierdółki po prostu. Kto co robi, kto co ma ochotę, wysyłacie. I wysyłacie z dopiskiem kalendarz adwentowy po prostu. Na Dorotę czy na mnie, ale dopisek kalendarz adwentowy. Dorota będzie to gromadziła w pudle, potem to porozkłada i będę na Instagramie otwierała już, mam nadzieję, w pracowni będzie można, prawda? Więc fajnie, zobaczymy. I na Instagramie. I adres chciałam i tak. To jest tak, 98100 łask, punkt odbioru. No, Joanna Wiśniewska, Katarzyna Buławat. Nieważne, bo to na pocztę przychodzi po prostu. Jaka ulica. Katarzyna? O Jezu, Dorota Katarzyna Buławat. Nie denerwuj mnie normalnie. Szarych Szeregów 5A. O, dokładnie tak. Irynia się pyta, gdzie można kupić ziarna. Nie wiem, gdzie u Was, ale u mnie na wsi, to na ryneczku. Albo ewentualnie idziesz do marketu i kupujesz tak, fasolę, groszek, i już starczy, już masz i kaszę kuskus. Nie, to jest kasza. To jest ziarno, tak, kasza. I masz już 3 ziarna. Ja to znaczy te 3 lata temu, jak robiłam ten, właśnie ten trójksiężyc, to miałam obwódkę z Jasia fasoli. W środku pierwszego księżyca miałam groch, a tu miałam kaszkę. Kaszę. Ziarna. Można. Także tak, i jeszcze jedno ogłoszenie, słuchajcie, jeszcze jedno, którą my tu mamy godzinę 40, jeszcze jedno ogłoszenie. Konkurs halloweenowy, słuchajcie, teraz było rozstrzygnięcie konkursu na wakacyjnego, gdzie wygrała Agata główną nagrodę i 3 dziewczyny nagrodę dodatkową. Te 3 nagrody to są produkty elektroniczne z naszego sklepu, które sobie dziewczyny wybrały. Wybrały sobie też dekrety, wybrały sobie klątwy i uroki, ten webinar, także tutaj było fajnie. Natomiast główna nagroda polega na produktach ze sklepu plus wybrałyśmy się na zakupy i kupiłyśmy Agacie fajne. I mówię, Dorota, zrób zdjęcie, bo nie wiem, czy Agata zrobi. W ogóle ja sobie powiem wprost, Agata, zrób zdjęcie i pokaż, bo jestem tak przezadowolona, bo tak można to fajnie, magicznie wykorzystać. Jest takie ładne dla mnie. Mam nadzieję, że tobie też się tak spodoba. Ja już się zacieszam. Ja uwielbiam się zacieszać, robiąc komuś prezenty, po prostu się zacieszam. Więc teraz robimy konkurs halloweenowy. Na ten sam adres. Punkt odbioru. Szarych Szeregów. 5A.
98 100 łask. Joanna Wiśniewska. Wysyłacie swoje prace konkursowe. Praca A najpierw konkursowa. napisz, sorry, że ci wchodzę znowu słowa. Poczta Polska, punkt odbioru. Poczta Polska, punkt odbioru. Bo napiszę punkt odbioru i. Poczta Polska, punkt odbioru. Halloweenowe, czyli nietoperze, pająki, dynie, słoiczki z dyń, z marynaty. Nie, to już niepoważnie, ale wiecie, z czym się kojarzy Halloween i Samhain. Jedno i to samo zresztą. Kartki okolicznościowe. Samodzielnie namalowane bym proponowała, bo to tak milej. Zawsze jest energia w to włożona, słuchajcie. To jest fajne tutaj. Właśnie o to chodzi, żeby energię wytworzyć. I też będą nagrody. Będzie jedna główna, będą trzy pocieszenia i będą nagrody. Także czekam na wasze prace konkursowe do Halloween i żeby mi nie było na ostatnią chwilę, że mi nie dojdzie znowuż. No, także wiecie, kartki, dyńki, srynki, nie wiem, pomysłowość wasza nie zna granic. Jak kiedyś zrobiłam konkurs jednorożcowy, to na przykład jedna dziewczyna zrobiła okładkę do zeszytu z jednorożcem z tego klej, nie? Na ciepło i pomalowane. Rewelacja po prostu. Wy macie pomysły, ja mam tylko pomysł na konkurs. Także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będę miała z czego wybrać, no mówię, kartki, prace, co, wiecie, dzieci zaangażujcie, niech narysują dyńki. Tutoriali jest mnóstwo. Naprawdę można tym dzieciakom, dzieciaki swoje zaangażujcie, także musisz super. Musisz zrobić ty, będziesz miała dużo oglądań, tak jak z tą choinką. Jak zrobić DIY, no to było. Człowiek się napracuje. Napisze się, dlaczego opal jest dobrym kamieniem na intuicję. Zrobi cały film i ma 500 wyświetleń. A zrobisz DIY kartki choinkowej i masz wyświetleń w ciągu tygodnia 1500. DIY. DIY jest fajne, ja mam DIY Księgi Cieni. Dobra, tyle. Mam kalendarz adwentowy, konkurs Halloween. Nie ma mnie do poniedziałku. Tydzień dekretu, trzy ostatnie prognozy zostały, nów. Czyli wszystko wam powiedziałam. I teraz jeszcze ważna rzecz, o godzinie 10 zapraszam na YouTube'a, gdzie będzie poranek z wróżką. O, Grzegorz mówi, że u niego słoiczków dużo. No to co? Konkurs być może, nie? Why not? Jak zabawa, to zabawa. Jak się bawić, to się bawić. Duszę sprzedać, frak zastawić. Widzów YouTube'a żegnam. Teraz wyłączę widzów YouTube'a. Poczekajcie.